Dzisiejsze działania skupiają się na sprawdzeniu bardzo dokładnym koryta rzeki. Policyjni płetwonurkowie, którzy zjechali do nas z całej Polski, od samego rana działają i przeczesują kawałek po kawałku. Z uwagi na to, że jest to woda, jest to rzeka, jest to żywioł, te poszukiwania są bardzo trudne. Jedne z najtrudniejszych, tak jak opowiadają mi płetwonurkowie. Rzeka Kwisa wydaje się, że jest bardzo spokojną rzeką. W Nowogrodzcu widzimy, jak wąskie jest to koryto, natomiast przemieszczając się tutaj w dół rzeki, ono się znacznie rozszerza. W związku z czym też bardzo dużo różnych elementów napotykamy na dnie tej rzeki i to właśnie stanowi te utrudnienia, te konary, te gałęzie, te różne elementy stanowią zagrożenie dla oczywiście osób tutaj pracujących, stąd też taka pewna systematyka, ale i też bardzo wolna, taka mrówcza praca, aby móc weryfikować i sprawdzić kawałek po kawałku. Kiedy służby po raz kolejny sprawdzały dno rzeki, w prokuraturze rejonowej w Bolesławcu przesłuchiwany był ojciec dziecka, który został tymczasowo aresztowany i usłyszał zarzuty narażenia małoletniego na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Policja każdego dnia zasypywana jest różnymi informacjami dotyczącymi zaginięcia chłopca. Wszystkie doniesienia weryfikowane są przez śledczych. Policjanci sprawdzają różne miejsca, cały czas weryfikują informacje, które do nas docierają, bo trzeba powiedzieć, że odzew jest bardzo duży. Ale oczywiście część tych informacji w ogóle się nie potwierdza. Część informacji oczywiście jest przydatna i stąd też część działań przeniesiona jest w dalszym ciągu na te tereny przyziemne, na tereny przy ogródkach. Sugestie, które otrzymujemy, są przeróżne. Idą w bardzo różnych kierunkach. Jak się okazuje, ludzie sugerują nam takie rzeczy, które wydają się bardzo nierealistyczne, ale oczywiście żadnej informacji nie bagatelizujemy i wszystko sprawdzamy. Cały czas też prosimy mieszkańców, ale też osoby, które nie są z naszego terenu, być może mają pewne informacje, aby kontaktowały się z nami na numer telefonu 75 649 6200 lub 201. Jutro od godziny 8 poszukiwania na rzece po dzisiejszym obniżeniu jej poziomu zostaną wznowione. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.